Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Andrzej Gałasiewicz. Witam wszystkich. Minibrowary.pl i Jan Olbrach, rzemieślniczy. W poprzednim odcinku trochę zniechęcaliśmy, albo może zachęcaliśmy do głębszego przemyślenia decyzji o tym, żeby otworzyć browar. Tak, jak już nie zniechęciliśmy, to jest przemyślana decyzja. Jeżeli nadal czujecie, że tak, chcecie otworzyć browar, a więc chcecie otworzyć browar, to wypadałoby się zastanowić, browar, ale jaki? Może kontrakt tak naprawdę od no początku. No tak, kontrakt zacznijmy. Był takim oczywistą formą rozpoczęcia, bo nie trzeba mieć dużo pieniędzy, nie trzeba mądry kontrakt trzeba mieć trochę pieniędzy, mi się wydaje, na kapitał obrotowy, to zależy też gdzie ważymy, bo nieraz chcą od nas pieniędzy, można powiedzieć prawie, że z góry, czasami za pieniądze inwestora, ale tak jak mówisz, jest to... Też jak nie wyjdzie, no to tak cichutko można powiedzieć sobie znikamy. Nie uważyć następnej warki. Nie uważymy następnej warki. I tutaj to jest dobra szkoła tak naprawdę, nie? Ja gdzieś miałem historię klientów, którzy gdzieś tam przyszli i nawet do nas chcieli kupić browar. Zaproponowałem im kontraktowe ważenie i rzeczywiście spróbowali. I nie otworzyli browaru. Fajne marzenie i nie otworzyli browaru tak naprawdę, ale to... To też można uznać jako sukces. Tak, no kiedyś... to chciałem powiedzieć, że to takie uczciwe podejście, bo mógłbyś im powiedzieć, tak wszystko zrobić, żeby byli zachwyceni, a oni po prostu uważyli i zobaczyli, że nie potrafią tego sprzedać. To nie jest ich bajka tak naprawdę, nie? Inni przyszli, wydawało się, że nie będzie, że no może tam żonka, to się okazuje, że zrobili browar tak naprawdę, więc tutaj... Nie ma reguły. Nie ma reguły, ale ten model jest spróbowania sobie kontraktowo, jest bardzo bezpieczny. Te wszystkie rzeczy nie mamy na głowie, o których mówiliśmy, o tych wyborach. Możemy się oddać pasji, poznać, i można też dotknąć tego wszystkiego. Pewne decyzje odwlec i wtedy być już mądrzejszym, tak? Na przykład jeżeli chodzi o skalę browaru, o wielkość browaru, o to, jak chcemy, do kogo chcemy to sprzedawać, gdzie chcemy sprzedać i tak dalej. Tak, bo często ludzie budują i tak jak ja i wciskają pedał w podłogę, nie? Na początku i to nie jest dobre. Jednak jakbym takie doświadczenie kontraktowe, mimo że buduję browary, znam, jestem w tej branży, i jak wchodziłem, to takie doświadczenie kontraktowe bardzo fajne by było. Nie? To, Czyli generalnie polecamy zacząć od kontraktu. Polecamy rzeczywiście sobie uważać, chyba że ktoś już jest alfą, omegą, wie i tam ten... No chyba, że ktoś otwiera browar restauracyjny. Szkoda mu czasu. Chyba, że ktoś otwiera browar restauracyjny, to trochę bez sensu kontrakt, nie? No tak, to w ogóle nie ten kierunek. Kontrakt to zdecydowanie idziemy w kierunku browaru rzemieślniczego tak naprawdę. Czyli takiego, który będzie sprzedawał do pubów, do hurtowni, do sklepów. No tak, tylko pytanie jest teraz takie, czy świat albo czy polski rynek potrzebuje kolejnego kontraktu, nie? Czym tu można zaskoczyć? Co można zrobić lepiej niż ci, którzy już na rynku są? Znaczy, mi się wydaje, że tej przestrzeni, jak w muzyce, w innych przestrzeniach jest bardzo wiele tak naprawdę, nie? Mi się wydaje, że to nie jest wyczerpane. Można moim zdaniem dobrą pszenicą, dobrym jasnym zaskoczyć. Tu jest etykieta, tu jest tyle jakby jeszcze pola, mi się wydaje. Uderzenie tam, gdzie nikt jeszcze troszkę nie gospodarował. To też się dzieje, bo teraz te browary kontraktowe i rzemieślnicze jakby gospodarują obszary, jak gastronomia mocno, gdzie ci gastronomowie chcą już coraz bardziej tego piwa, gdzie zaczynamy pasteryzować troszeczkę to piwo, oni już się tego nie boją, nie wybuchają im te kegi, wchodzimy w obszary, można powiedzieć, takie rozwojowe. Tam jest przestrzeń, mi się wydaje, dla kontraktów, dla rzemieślniczych, nie? Bo same hurtownie, no to rzeczywiście... A jak się odniesiesz do tego, że wielu... obserwatorów rynku mówi, że jaki browar, to żaden browar, to hurtownia piwa z własnymi naklejkami. Znaczy, ja na miejscu kogoś, kto ma jasny jakiś tam przekaz, no można o każdym powiedzieć i nawet o browarze, który działa, że źle działa. Moim zdaniem jest wiele fajnych kontraktów, które działają o wiele lepiej i uratowały nie jeden browar, który miał instalację tak naprawdę, jakiś Bartek i inne historie, że ten nie miał browaru, a wchodzi, to nagle, kurde, wyjeżdżają tiry, a ten właściciel tak...
o co patrzy, chodzi. Nie wie o co chodzi, bo on tam za złoty 70 tam walczył, żeby czegoś wsypać. No tutaj wsypać. Też Zodiak taki przypadek. Dokładnie, nie? Więc żadne stygmatyzowanie, nie poddawać się temu, jak człowiek robi swoje dobre kontraktowe czy dobre rzemieślnicze. Sam miałem takie jakieś historie w głowie, ale nie, otwarty umysł, tolerancja. Rynek i klient to jest taki, kurde, weryfikuje. Zwolni, nawet nie da nam wypowiedzenia, nie poinformuje. No tak, ale jak już otworzymy ten kontrakt, to czy jest sens potem budować browar, czy może po prostu szukać następnych browarów, w których można kontraktować? Jakie to są plusy tego, żeby ten kontrakt zamienić na swój? To jest kolejne pytanie, gdzie się rozwijamy, tak, bezpiecznie, nie? Widzimy, kalkulujemy, a to nie tak miało być, albo o kurde, zaskoczyło mi, mogę iść dalej tak naprawdę, nie? To... Bo ja zauważyłem, że przez te pierwsze parę lat tej piwnej rewolucji ci, którzy postawili na kontrakty, generalnie rzecz biorąc, wygrali, bo mogli dużo szybciej rosnąć, tak, niż ci, tak. Którzy wystartowali z małym browarem. Mnie proza życia zabijała. Rzeczywiście w kontrakcie mogłeś dopieścić etykietę, pojechać, kranoprzejęcia zrobić, miałeś na to czas. Tutaj niestety dostawa słodu, rozładować, chmiel zdobądź, zapakuj, zafoliuj, a tutaj... Spakowane. Nie, dziękuję, wyjeżdżaj i zajmuję się. Czyli trochę się. Sobie plułeś w brodę, że tak, to oni trochę... do ciebie dzwonią, a nie ty do nich. Tak, ja jestem raczej człowiekiem długodystansowym, więc wiedziałem, że w perspektywie wolę tą drogę, czyli to, co przerobiłem sobie wewnętrznie. Nie? Oni rzeczywiście pokonali nas, można powiedzieć, w tym pierwszym etapie. Nie? Teraz widzę, że czasami też tym dobrym brakuje browaru. Nie? Wielu też weszło i siadło też. Zauważyłem, że proza browaru ich przygniotła tak naprawdę. Nie? To jednak wszystko trzeba było dobrze policzyć, a nie tylko fakturę za kontrakt. Nie? Trzeba prąd, woda, podatek od nieruchomości. To też będzie taki odcinek, tak, czyli tak, rzeczy, tak, których tak. Nikt nie liczy. No, no dobra, ale... Jak myślimy, jak ja myślę, jak w wielu rozmowach to się już przewijało, że jeżeli ten rynek ma urosnąć, tak, jeżeli z tych powiedzmy 250 plus 150 kontraktów, czyli powiedzmy 400 browarów mamy urosnąć do 800, to moim zdaniem jedyną alternatywą są brewpuby, czyli lokale, które nawet nie o to chodzi, że sprzedają do lokalnego klienta, tylko chodzi o to, że nie dzielą się marżą z pośrednikami. No to jest trochę taka wersja browaru też restauracyjnego, tylko nie mamy kuchni, znowu kucharza, tego wszystkiego na głowie, ale tak, generalnie mały browar, małe zatrudnienie, można powiedzieć pasjonaci, którzy przyciągają swoją osobowością, brewpuby, myślę, że to jest kolejny krok, który tak się dziwię nawet, że troszeczkę taki jest, właśnie. Kurde, pominięty, tu rzemieślnicze nam rosną. Ale teraz pytanie, czy to rosną? Dlatego, że ci się wszyscy, którzy mieli tę pasję, oni się skanalizowali właśnie w tych kontraktach i w tym rośnięciu? Tak, bo mi się wydaje, że to była ta korona, można powiedzieć, craftu, która to wchodziła, to byli nie pasjonaci, tylko już fanatycy. Dalej, fanatycy tak naprawdę, oni parli tam, liczby inne rzeczy miały mniejsze znaczenie. A teraz już wejście już nie jest... Uchodziło im to troszeczkę też płazem, bo jak jest rynek rośnie, to wybacza takie błędy. Jak on jest głęboki, to już mniej wybacza te błędy. Nie? Czyli dzisiaj tak naprawdę pewnych historii już się nie da powtórzyć. Pewnie. No nie, historia została napisana, jest nowa rzeczywistość, ale... Też mi się wydaje, że takie kryzysy, nie wiem, czy to nie za mocne słowo tak naprawdę, ale dziś zapchane to też są szanse tak naprawdę. Właśnie jeśli Czyli chodzi o tutaj te... tutaj właśnie wszyscy, którzy oglądają, usłyszeli, że producent sprzętu wieść kryzys. Ale kryzys jest szansą tak naprawdę, nie? Tak jak patrzyłem na kupienie używanego sprzętu. No pojawi się rynek pewnie tak naprawdę, wtórny. Nie? Myślę, że delikatnie. To jeszcze nie teraz, tak naprawdę jeszcze kupujcie nowe, ale to przyjdzie, przyjdą tańsze. No fajnie się rynek też robi, bo robi się i droższy, i jest miejsce na drogi sprzęt, pojawił się bardzo tani sprzęt, zalew, każdy naprawdę może znaleźć coś dla siebie, nie? No bo czasem super sprzęt, ale budżet nie jest z gumy i zaczynamy... Brakuje na coś innego, to może wtedy tego brewpuba zróbmy gdzieś tam dobrze, nie? Też widzę swój rozmiar, no
No, wydaje mi się, że to się rozwinęło też pod względem konkurencji i trzeba być otwartym, tak. No, ja myślę, że jest jednak coś dziwnego w polskim rynku, no bo jeżeli popatrzymy na, powiedzmy, czeską Pragę, gdzie mamy chyba z 20 albo 30 browarów w Pradze. No, to, a w Warszawie to jakaś pustynia 3? Tak naprawdę, nie? Bo przecież tam nawet te przejęcia, bo browarnia została przejęta przez Birchale. Nie, a w Warszawie, no to rzeczywiście, no Warszawa rzeczywiście, też nie mogę tego zrozumieć. Jeżdżę na rozmowy do Warszawy, ale jakoś tak ostatecznie... Ale czy ty jako dostawca sprzętu rzeczywiście widzisz to, że te brewpuby będą rosły, czy po prostu to jest nasze chciejstwo, że no, bo wszędzie rosną, to u nas też muszą? Jeszcze widzę jedną przestrzeń tak naprawdę, że taki browar, powiedzmy, jak nasz, będzie wspierał rozwój brewpubów, że tak powiem, uzupełniając swoją ofertę o te piwa. Troszeczkę takie niewykorzystana szansa multitapów, to co mówiłem, nie? Nie rozumiem. Że ktoś stawia sobie mały browar, można powiedzieć, okazuje się, że on jest za mały, ale uzupełnia różne inne piwa, tak naprawdę, czy orzemieślnicze. Ale nie? Według swoich receptur, tak? Czyli że to będzie brewpub kontrakt? Pomieszane tak naprawdę troszeczkę. Aha, brewpub z multitapem. Dokładnie, troszeczkę. A nie, no to okej. Okay. Widzę tutaj jakby A nie ma takiego ruchu, żeby na przykład multitapy, którym się dobrze wiedzie, dochodzą do wniosku, że załóżmy browar. Znaczy są, no bo chociażby tutaj mamy piwotekę, no, zaczęło się od pubu, a jest browar kontraktowy. Dokładnie i to wiele lat u nas waży i współpracujemy dokładnie. No, takie rozmowy gdzieś... No bo już masz ten najtrudniejszą rzecz, czyli masz sprzedaż. Tak. To jest. Dokładnie. Masz to zbudowane i takie kolejne kroki, myślę, zostaną podjęte tak naprawdę. Może dzięki temu też pchniemy, dzięki Czyli tym naszym wywodom. Jak masz dobry multitap, to można się zastanowić nad No trzeba jakiś krok wykonać, moim zdaniem, nie? Mi się wydaje, że też ta formuła troszeczkę zacznie się wypalać tych samego multitapu. Trzeba coś więcej dołożyć. No z drugiej strony brewpuby troszkę działają na innych zasadach, nie? To znaczy, może to nie jest tak jak w browarze restauracyjnym. W browarze restauracyjnym rzeczywiście masz 4 piwa, czy tam 5. Tak, przychodzisz tak. Za tydzień, dalej jest te 5, nie? A klientela multitapów przychodzi, nic nowego nie ma, na kranie wychodzę, nie? No to mamy różne spojrzenie, mi się wydaje, troszeczkę na to. Ja patrzę z innej perspektywy, ty z innej, no a rynek i klient też dużo zdecyduje tak naprawdę, nie? Mm-hmm. Czy tak jak pójdzie to w stronę tego brewpubu, w stronę troszkę restauracji, można powiedzieć, czy rzeczywiście uzupełnienie multitapów, nie? No to jest wróżenie i przewidywanie przyszłości. A co z takim pomysłem pod tytułem otworzę browar i będę wynajmował się kontraktowcą? Czy to jeszcze ma rację bytu, czy to... Znaczy, ja lubię osobiście mieszane, ale rozmawiałem z kilkoma browarami, które postawiły na to i tak jak pytam, no to chwalą sobie tak naprawdę, nie? Znając drugą stronę, nie wiem, czy to jest takie chwalenie... Dobrej miny do złej gry. No, dokładnie, to, ale nie widać było w tym, nie wyczuwałem, że to jest też, jakiego partnera po drugiej stronie znajdziemy. Jeżeli znajdziemy porządnego płatnika, mądrego, gdzie te połączenie, można powiedzieć, że on robi biznes, ten robi piwo, fajne połączenie, to mówiliśmy w poprzednim odcinku, to może i kontrakt, i dobry kontrakt, i dobry browar, dokładnie, to też ma rację bytu, nie? Mhm. Nie? Czyli tutaj jest obie strony mało ryzykują, jak dobrze to poukładają, on wie jak sprzedawać i ważyć, a ten wie jak dobrze zbudować i biznesowo to poskładać, to może być mega symbioza. Mhm. Tak. Synergia, czyli uzyskają więcej niż każdy z nich osobno. No tak. No okej, okay. Czyli tak naprawdę... Czekamy na ten rozwój brewpubów, nie spodziewamy się jakiegoś gwałtownego redukcji kontraktów? Raczej nie. Widzę, że przychodzą, odchodzą, umacniają się. Ten rynek będzie, jak mi się wydaje, w każdym obszarze, i restauracyjnym, innym, że on jakiś tam poziom osiągnie, jednym się uda, jednym się nie uda. Nie? Nie przychodzą niby nasycone, a wchodzą... Chociaż ja też ostatnio w takim wywiadzie, którego udzielałem, powiedziałem, że patrząc na generalnie przeżywalność biznesów,
to w naszej branży i tak jest ona bardzo wysoka. To znaczy stosunkowo mało browarów się zamyka w porównaniu do knajp na przykład, czy do jakichś innych działalności. No, bo jest to mi się wydaje, jak ktoś dobrze przerobił te 3 miesiące, pół roku tak naprawdę, i to troszkę się przygotował, bo knajpka, umówmy się, czasami można przejąć za 20 tysięcy, a tu są inne kwoty, nie? Oczywiście są ludzie, którzy umoczą, ale to już dlatego też, nie? Że ten próg wejścia jest troszkę wyższy. I też, że cię tak przyczołgają, nie? W tych urzędach, we wszystkim. Tak, już się na podrodze odparnia, później zderzasz się z rynkiem tak naprawdę, z ludźmi, budujesz jakiegoś swojego konia pociągowego, więc to wszystko cię hartuje. Ale jakbyś miał powiedzieć tak, czy te brewpuby są w stanie na siebie zarobić, tak, że rzeczywiście ten pasjonat, żeby żył z tego dobrze? Czy... Jak sam będzie pracował, sam będzie obsługiwał, tak. W momencie zatrudnienia i zrobienia z tego biznesu, no dokładnie, poczucia właścicielskiego, to nie robiłem tego, ale nie skleja mi się w głowie. Tak, już taką jakąś tam intuicją się kieruje, że gdzieś mi tam to iskrzy, że tak powiem. Ale jak rodzina przy tym pracuje, jest to gdzieś dostawione do restauracji, gdzie oni prowadzą, nie mają piwowara, sami gdzieś tam troszeczkę też też ważą, lub też zauważyłem model piwowarów właśnie pasjonatów dochodzących. I to jest też przestrzeń, gdzie taki piwowar może dochodzić sobie i dopilnowywać takiego brewpubu, powiedzmy, który 15 hekto w miesiącu waży i prowadzić normalne życie, nie? Czyli 3 warki w miesiącu sobie zrobi, tak naprawdę cieszy się tym. Masz biegnie tam, nie? W domu jakieś obowiązki, no to może, no kochanie, muszę tam lecieć, nie? To też. Właśnie tych modeli coraz więcej, mi się wydaje, powstaje. Innych, jeszcze ja tak innych jeszcze nie dostrzegam tak naprawdę, nie? Popatrzyłem właśnie, Bednary tak patrzyłem, browar Ukiel obejrzałem, no to rzeczywiście chłopaki wiedzą, czego chcą. Mała ilość ludzi, nie przekraczać pewnych wartości i tutaj się realizować, nie? No a ten brewpuby są bardzo, bardzo otwarte, nie? Bardzo sam jestem ciekawy, w jakim kierunku to Bo pójdzie. Też brewpub jest taką właśnie chyba szansą na właśnie tą samorealizację, czyli ważysz rzeczywiście to, co ci się w duszy gra, a nie musisz myśleć, że to, co ludzie kupią. Znaczy w pewnym sensie też musisz, ale jednak można się nastawić na to, że będziemy ważyć same zwariowane piwa, nie? No, to troszkę z tej rozmowy odkryliśmy taką przestrzeń w ogóle, o której nie rozmawialiśmy wcześniej, czyli ten piwowar, który nic nie zmienia w swoim życiu, a przychodzi na zawodowstwo do tego brewpubu, gdzie sobie doważa, nie ma etatu i rzeczywiście tam się realizuje, nie zmieniając swojego życia. To też jest fajne, a właściciel nie, mając takiego pasjonata... No tak, ale on wtedy też nie wie, na czym stoi, nie? A może to jest też, a może ma tam z tyłu tak fajną, można powiedzieć, ułożone życie, że to jest dopełnienie, a tak naprawdę, a właściciel jest tak niepewny, że nie zatrudni i wtedy ta synergia w tym momencie jest jakimś nowym wymiarem, tak naprawdę. Czyli piwowar na ćwierć etatu. No, albo na jedną, jeszcze mniej, tak naprawdę, nie? No, 1/8, nie? 3 warki w miesiącu, nie? Na przykład. Że to ja to widzę jako, wiesz, jakąś agroturystykę czy coś takiego. No Kujanki takim gdzieś przykładem, gdzie... No ale tam chyba właściciel waży, tak? Właściciel syn waży, ale dochodzącym na tym etapie Ostrów Mazowiecka browar właśnie w hotelu i jest piwowar właśnie dochodzący tak naprawdę. To bym troszkę tak podciągnął jako ciekawostka, nie? Troszkę większy rozmiarem, ale zrównoważony rozwój, spokojnie. Dojdźmy, rozwińmy się, nie rzucajmy od razu, nie zmieniajmy całego życia sobie wzajemnie, że tak powiem. Teraz mi przyszło do głowy, skoro ma być piwowar na ćwierć etatu, to może piwowar dla 4 browarów? Też o tym myślałem, taki objazdowy dokładnie, że sobie robi, wpada w niedalekiej okolicy. Myślę, że może wynegocjować fajne pieniądze, aczkolwiek jest troszkę szarpany, nie ma takiego, ale też tak. Był taki, no, nawet gdzieś tam zamysł, że
budować browary i gdzieś tam znaleźć takiego pasjonata, który gdzieś dla klientów dawać gotowe rozwiązanie, że no, mamy piwowara, który będzie panu podjeżdżał i naważy piwa i zniknie. Trochę w Ustce tak było. Daniel Kałuża tak na sezon wjeżdżał, ważył, znikał na miesiąc, podłączone, kończyło się, wyjeżdżał i tak, to był troszkę taki model. Czyli tak patrząc, te modele już powstają nawet. Nawet człowiek nie ma tak, nie przyjrzał, nie przeanalizował tego wszystkiego. No, generalnie to wygląda tak, że etat odchodzi do lamusa. No, będzie. Znaczy, ogólnie mówię o całym rynku, całym świecie, nie tam konkretnie o branży piwowarskiej. Jeszcze jeden model tak naprawdę, jak browar jaki, ale też widzę, że mam kilka osób, które restauracyjne. I chcą iść drogą, że iść w rzemieślniczy. Już zbudowali, już się otrzaskali, można powiedzieć. Troszeczkę restauracyjny mają. Tak, restauracyjny mają. Popróbowali, już wypuścili troszkę swoich nadwyżek, przetestowali, rynek ich przyjął, zbudowali i myślą o kolejnym kroku. Sprzedają dużo na wynos. Dokładnie. Tak. I myślą o rzemieślniczym. Kilku inwestorów tak naprawdę naszych, nawet jeden już podjął decyzję, można powiedzieć, o kolejnym kroku, to ale to jeszcze nie upoważnię do rozmów, ale to też jest kolejny jakby rozwój rynku, że pojawią się ludzie, którzy mają i restauracyjny, i rzemieślniczy browar, nie? No, był taki pomysł, że browar kontraktowy chce mieć brewpub, nie? Piotrek Sosin z Trzech Kumpli taką ma wizję, nie? Że tu chce mieć browar kontraktowy, a tu oprócz tego jeszcze brewpub, który ma być taką... No, to inkubatorem. No tak, czy tam taką trampolinką troszeczkę, nie? Na pomysły. Także pomysłów można zrealizować dużo. Nie ma jednej idealnej recepty. Można położyć browar restauracyjny w dobrej lokalizacji, czy nie da? W dobrej lokalizacji restauracyjnej to jest ciężko, trzeba się uprzeć, nie? Ale rzemieślniczy już jest łatwiej położyć. No myślę, że taka... Ale jaki i mamy tą lokalizację, mamy jakiś ciekawy budynek, nie wiemy, co z nim zrobić, że tak powiem, bo też tacy klienci się... O lokalizacji to w następnym odcinku. No, jakaś staróweczka, nie mamy pomysłu, moim zdaniem. Nie widzę, żeby te browary restauracyjne się gdzieś tam zamykały, one osiągają swoje poziomy, fajnie działają, to taki kierunek bezpieczny, nie? Dostaniemy może w kość przez pierwszy rok, zanim tam wszyscy zrobią biznes, kelnerzy, wszyscy w koło, ale koniec nie ma innej drogi. Znaczy, jak to się mówi, trzeba zapłacić frycony. No, oczywiście, nie? Jestem A potem już się powinno się to kręcić. Życzymy wszystkim, żeby rzeczywiście... Znaleźli swój model. Znaleźli swoją drogę. Swoją drogę i odpowiedź. Browar, ale jaki? Żeby... Bardzo, taki... bardzo fajny koncept jest w Stanach widziałem, czyli browary... farmy wielkie, które po prostu są takimi weekendowymi jakby jakimiś lunaparkami dla dorosłych, że po prostu ludzie całymi rodzinami przyjeżdżają i spędzają na przykład całe popołudnie. I to jest trochę coś takiego jak szymbark, tylko no szymbark jest specyficzny. Tak. Nie każdy się tam odnajdzie, ale coś w tym stylu, nie? Czyli nawet gdzieś w nie za jakiejś fajnej lokalizacji, bo to nie jest jakby w centrum, ale właśnie taka kompleksowa oferta weekendowa. A czy my troszeczkę tak, tu jak wywołałeś ten temat, to pociągnę, mamy ten projekt Miasto Piwowarów, gdzie mamy własne muzeum piwowarstwa, mamy własne łaźnie piwne, spa, zwiedzanie browaru, dołączyliśmy do tego różne atrakcje w mieście, tak naprawdę zaczynają to kary nas naprawdę odwiedzać, biura podróży wpisują nas, więc tak nieświadomie troszeczkę i świadomie chciałbym edukować też swoich klientów i mi się wydaje, że dla tych browarów też jest bardzo ważne, żeby tworzyły swoje produkty premium i też znajdywały sposób edukacji tych swoich klientów. To jest może powolna droga, ale mi się wydaje, da efekt. Praca u podstaw. Tak, dokładnie. No więc dobrze, w następnym odcinku zajmiemy się... Znaczy, tu jesteśmy oczywiście otwarci na pytania, bo tak, troszkę czasu minie, zanim... Sami poznaliśmy troszkę tych koncepcji. O tej chłodni zapomniałem. Więc w następnym odcinku
albo zajmiemy się tym, o czym pisaliście w komentarzach i o co prosiliście, albo zajmiemy się lokalizacją, która też jest bardzo ważną decyzją, bo mówiliśmy, że nawet w przypadku browaru restauracyjnego najważniejszą, tak. Chociaż są przykłady browaru, które teoretycznie mają nie jakąś olśniewającą lokalizację, a sobie bardzo dobrze radzą. Ale to właśnie już omówimy, mi się wydaje, w następnym nie chciałbym popłynąć. Tak, następny odcinku o lokalizacji, o budynku, o tym, jakie wymogi trzeba spełnić. Tak, tak. Może wszystkiego nie ten, ale te główne rzeczy na pewno omówimy, nie? To by było wszystko w tym odcinku. Zachęcamy do obejrzenia poprzednich, zachęcamy do łapek w górę, zachęcamy do komentowania i zadawania pytań. No i oczywiście możecie tego wysłuchać w formie podcastu. To by było wszystko. Dzięki za uwagę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Dobrze.